Oto Brawl Starsowe więzienie. W każdej z celi znajduje się jeden osadzony, który za wszelką cenę chce się wydostać. Dzisiaj zagram aż 10 zadymiarzami z każdej klasy rzadkości. Rzadkiej, bardzo rzadkiej, epickiej, mitycznej oraz legendarnej. Pierwszy z dwóch zadymiarzy jest złodziejaszkiem, który odsiaduje swój wyrok za kradzież. Dlatego ta postać może walczyć tylko i wyłącznie atakując z ręki. Drugi z zadymiarzy siedzi za napad, więc jest to postać, która może atakować strzelając z pistoletu. Niestety, szansa na ucieczkę jest tylko jedna, więc mogę zagrać tylko raz każdą postacią. Który z zadymiarzy jest najbardziej przebiegły i sprytny, któremu się uda dzisiaj wydostać z więzienia? Sprawdźmy to. No to teraz na szybko wyniki konkursu z poprzedniego odcinka. Te osoby zgarniają pakiety. Gratuluję, odezwijcie się na mój e-mail, a ja wam podeślę kody, za które będziecie mogli sobie kupić, co tylko chcecie. Na samym początku zaczynamy od klasy rzadkości rzadkiej, czyli od zielonej. I ja zdecydowałem się, że więźniem, który będzie uciekał z więzienia, jako pierwszy jest El Mayor Domo El Primo. Zobaczymy, czy mu się uda uciec. No dobrze, jesteśmy w górnej celi. Mamy Dynamike'a, na którego trzeba uważać, i mamy też If, na którą też by się przydało uważać. Dobra, po prawej stronie jest, o kurcze, Max to the Max. Poczekajmy na życie, poczekajmy na życie i muszę w nią wjechać. Muszę ją znokautować. Raz, dwa, trzy, cztery. Jesteś moja! Leżysz! Tak jest. Coraz bliżej wolności, moi drodzy państwo. Czy ktoś naprzeciwko jest? To mógłby mnie tutaj obić? Nie, tam nikogo nie ma, więc tam są dwie skrzynki. Od razu po nie cisnę skrótem górą. Let's go, let's go, let's go. Jak coś mam w pogotowiu gadżet, którym będę mógł kogoś przerzucić, jak ktoś mnie podjedzie. Ej, nie mogę przejść przez ścianę? Jestem, jestem, okej. Okay. Rico. Z Rikiem będzie ciężko. Jest, patrzcie, wielkie starcie! Lecę po te powerki upsy, może się uda to wygrać. Frank! Nie, 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 nie! El Primo! Uciekamy! Zepsułem! 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 Nie wierzę! No dobra, El Primo niestety nadal zostaje w więzieniu na dokładnie dodatkowe 2 lata. Sprawdźmy kolejnego bandytę. Drugim bandytą w drużynie zielonych jest Colt. A dokładnie przystojny Colt, który już co nieco zrabował i ma kapuchę w swojej torbie. Sprawdźmy, czy uda mu się zdobyć ten skarb. Okej, okay, tym razem mamy dolną pryczę. Jest Frank, jest Penny, jest El Primo. Okej, okay, jest na koło tutaj uważać. Po prawej stronie mamy Barley'a, więc ja od razu do niego wjeżdżam. Siema, Barley. Jesteś mój? Tak, jest, jest mój! Żyje? Żyje! O nie, 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 nie. Frank, 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 Frank. Bijemy Franka na daleko i do tego u góry kruk, czy mi się wydaje. Dynamite! Który właśnie leży i... Prawie padłem. No dobra, pięknie. Mam jeszcze jedną srebrną kulę, którą zwijam. Rico! Padam, 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 żyję. Dobra. Wiecie co? To ja może się skupię na tych skrzynkach naprzeciwko. O kurczę, kruk 10. No dobra, to się na pewno źle skończy. Aha, Rico jeszcze. Jestem w potrzasku, moi drodzy państwo. Bij tego kruka! Bij tego kruka! Proszę, Rico! Rico! No i dobra. Niestety, nikomu z drużyny zielonej nie udało się uciec. Lecimy do zadymiarzy bardzo rzadkich. Jeżeli chodzi o klasę zadymiarzy bardzo rzadką, no tutaj za dużego wyboru nie mamy, ponieważ jedyną postacią, która bije z ręki, jest Jackie. Dokładnie ona bije ze swojego skuterka. Więc wybieramy i atakujemy. Okej! Jesteśmy w lewym dolnym rogu. U góry mamy kruka. Dobra, więc ja bym radził uciekać i radziłbym też temu Rickowi po prawej uciekać. On jest AFK, uwaga! To będzie mocne. On jest mój. Raz, dwa. Dawaj, atakuj, Jackie! Okej, okay. Mamy już troszeczkę tych fire cubes, więc mega spoko, ktoś tam uciekł. O nie, jest też Eve, która schowała się na środku. Dobra, najgorzej. Wow, 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 ktoś tam podjeżdża, ktoś tutaj kogoś podjeżdża! Coś mi się wydaje, że chyba raczej mi się nie uda wygrać tej rundy, no ale zobaczymy. Mam 6 power cubesów, to jest naprawdę sporo. I raz, dwa, leży! Łatwo! Potrzebuję teraz 3 amunicji i prawdopodobnie Jackie będzie pierwszym zadymiarzem, któremu uda się uciec z tego więzienia. Aha, tak to zrobił. Teraz ja bym temu El Primo radził się schować, bo jest przypał, mordo. Raz, dwa, trzy. Wow, on miał ulta i go wykorzystał i uciekł? Niesamowite, jadę po ciebie, byczku. Okej, okay. Okej, okay. Raz, wow, znowu przerzucił, dobre. Co się dzieje? Jest mocna bitka. Kto będzie na wolności? Dobra, tym bazem dojeżdża go, pewnie. 3, 2, 1. Dobra, El Primo, raz, dwa, trzy. Nie trafiam go za trzecim razem. No, akurat baz doskoczył. Co się dzieje? Dobra, wielkie starcie. Baz kontra Farel. Lecę po te cuby. Będę miał więcej życia od tego baza.
Tak, i prawdopodobnie wytrwam w strefie dłużej. Dobra, jesteś gotowy, wariacie? Patrz na to. Albo nie, jakbym użył gadżetu, to postawię budynek. A to będzie wtedy oznaczało, że jest przypał? Raz, dwa, trzy! Nie! Leo Messi mnie wyjaśnił. No dobra, czyli Jackie zostaje w więzieniu na 2 lata. Drugim uciekinierem z drużyny bardzo rzadkich zadymiarzy jest, moi drodzy państwo, Rico. On strzela z pistoletu i ten Rico zostanie jeszcze wyposażony dodatkowo o tarczę. A jak? I ja tutaj wziąłbym troszeczkę innego skina dla Rico, na przykład Ricocheta. Jest bardziej bandycki. Ulepszymy jeszcze na poziom wyżej. A co? Maksymalny poziom Ricardo. No dobrze, po lewej stronie mamy Rose, która na pewno od razu będzie tutaj wjeżdżać. Ale na mapie też jest dodatkowych 3 Ricochetów. Okej, no to walczymy, walczymy, ostro. Szybko, 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 szybko. Mamy to. Mamy to, Rose. Idzie do mnie, czy nie? Nie idzie. Ha! Leżysz, Rico! Dobra, z tą Rose'ą może być problem. Dobra, dostała coś tam, delikatnie. Małpa z przodu. Potrzebuję tego ulta, małpa, dajcie nabić. O kurczę, ona ma 9, no to chyba nara. Flower power! Rico, tak jest! Udało się! Co to było? Ledwo się udało, dobra. Rico, lecz się, Rico. Nie, 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 małpa, małpa, małpa. Dobrze, dobrze, wielkie starcie. Rico prawdopodobnie ucieknie. Zużył ulta! Co za osioł! Gadżet! Nie! Nie! On miał 9! No dobra, fajny meczyk. Rico trafia na dodatkowe 2 lata do puchy. Lecimy z kolejną klasą zadymiarzy. Było tak blisko, a jednak daleko. Czas na epickich zadymiarzy. Na początku zadymiarz, który bije z ręki. Ja, moi drodzy, zdecydowałem się tutaj na Edgara. Mam go na maksymalnym poziomie. Dodatkowo jeszcze hyper doładowanie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jesteśmy w prawym górnym rogu. Po lewej mamy Shelly. Tak, to jest Shelly, najgorzej. Ona od razu pewnie do mnie wjedzie. Taktyka jest taka, od razu nabijamy ulta, rozwalamy skrzynki i spadamy, jeżeli ktoś wjeżdża. Dobra, tam są dynamajki i się biją ostro. Patrzcie na to, wjeżdżam w małpę. Bije, 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 znokautowani, pięknie. Ale mało HP mam. Ja tam wskoczyłem idealnie na minę dynamajka, czy mi się wydawało? Dobra, nieważne. Ja na razie się nie zdradzam, bo nie chciałbym przegrać. Dobra, zostało 3 zadymiarzy. Okej. Okay. Hop! I jazda z nim do końca, tak jest! Gadżet. Dynamajku góry, dobra, łatwo. Lecimy i jazda! No łatwo. Edgar jako pierwszy opuszcza te przeklęte więzienie. To jest najlepszy zadymiarz, jeżeli chodzi o takie tryby. On jest niezastąpiony. Epickim zadymiarzem, który strzela z broni, jest albo Piperka, albo Belle. Ja chyba jednak zdecyduję się na Piper. Czy Piper się uda dołączyć do Edgara i uciekną z więzienia? No sprawdźmy to. Jestem jedyną Piperką na mapie, więc przypał. Mamy Tika z przodu. Więc ten Tik raczej nie będzie ciężki do zabicia. Raz, dwa, leży. Dobra, porobiony. Rico, raz, leży. Potrzebuję jeden strzał, mam ulta, żeby uciec wtedy. Nie trafiłem nic! 3 takie strzały piękne! Aha, no dobra. Dobra, no to nara. No to nara. Ła, dostałem 1300 na daleko. Niesamowita sprawa. Poczekajmy tutaj. Małpa leci. Ona we mnie wjedzie. Tak, małpa po mnie wjeżdża. To już jest po mnie. Dostał. Ładnie. Dostanie. Prawie. Małpa. Raz. Nie no, małpa przeskoczyła najgorzej. Niech ona się z nim bije. No i dobra, co ja mam teraz zrobić? Jak mam pokonać małpę? Piperką na jednym powerkiem się, widzowie. Ona i tak wleci we mnie ultem. Raz, dwa. Nie! Tak blisko, tak daleko. Nie miałem z nią szans. Niestety Piper też trafia na 2 lata do więzienia. Czas na zadymiarzy mitycznych i tutaj, moi drodzy państwo, zdecydowałem się, że wybierzemy jako pierwszego Daga. Dlaczego? Ponieważ Dag ma podwójne życie. Jeszcze jak sobie go ulepszymy starczą, to w ogóle będzie mega kozacki tank. Wybieramy i sprawdźmy, czy uda się uciec. Dobrze, taktyka na Daga wcale nie jest trudna. Tutaj wystarczy, moi drodzy państwo, że nabijemy sobie ulta. A później już będzie z głowy i też jest jakiś Dag jeszcze na mapie. Kozak. Dobra, chodź, chodź, chodź tutaj. Podejdź, 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 proszę. Raz, dwa, trzy! Prawie miałem fraga na tym panie P! Dobra. Wjeżdżam w niego od razu na miękko. Raz, leżysz. Okej. Okay. Potrzebuję więcej cubów. Need more power cubes. Kto to? Perła. Ja tam kroję te cuby. Patrzcie na to. One są już moje. Jeszcze kot tam wskoczył na trzeciego. Na pięknie. 6 power cubesów.
Dobra. Jest tutaj, moi drodzy państwo, szansa zrobić wynik. Mamy kota, który będzie chciał skakać. Ale raczej mu się nie uda. Kroję. Zabrałem. Atakuję. Raz, dwa, trzy dagi zostały. Dobra, jestem najpotężniejszym dagiem na tej wyspie. Leży! Teraz już jestem na pewno najpotężniejszym dagiem na tej wyspie. 11 power cubesów. Idę po niego. Gotowy jesteś? Zobacz, jak mi się łeb kiwa. Dobra. Raz, dwa, trzy. O nie, teraz on ma soczek! Nie! Nie wierzę! Nie wierzę, on też miał hot doga, dzięki któremu się zrespił. Dobra. Niestety Doug trafia na dożywocie do więzienia za tą nieudolną ucieczkę. Mitycznym zadymiarzem, który posiada pistolet, jest albo Buster. Bo on też tutaj ma chyba taki laser, z którego strzela, tak? Piłę motorową. Ale ja zdecydowałem się, moi drodzy państwo, na Rawsa. Dokładnie na marszałka Rawsa, który strzela z rewolwera. I co my tutaj mamy, moi kochani? Mamy opcję zrzucenia meteorytów, więc lecą. Gdzie one są? Lecą, lecą, dynamajka od razu. Dobra, leży ten dynamite. Potrzebuję power cubesów. Szybko, jeszcze jeden. Dobra. On tu idzie? Co za czuł? Przecież ty leżysz już, gościu! To było za proste. Nie sądziłem, że dynamite taki błąd popełni. Lecę po te cuby. Muszę być mocny. Aha. Czyżby Eve była niedaleko? Rico. Idę po power cubesy. Kto tam idzie? Bu. Bu, bu, bu. Dobra. Te skrzynie są moje, mam 10. Tylko mi się pojawi, od razu leży. Dobra, jazda w niego. Let's go! Padam, 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 żyje, 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 żyje. If, leżę! Nie wierzę! Nie wierzę, że leżę. I tak były dwie if na mapie. Miałem najwięcej power cubesów i tak nie udało się tym zadymiarzem uciec. Przerąbane. I tym oto sposobem doszliśmy do zadymiarzy legendarnych. Zadymiarz legendarny, który bije z dłoni, to Kid. I on ma naprawdę duże szanse na to, aby uciec z tego więzienia. O, za błyskotki mamy jeszcze takiego fajnego, z przepaską na oku. Westernowy Kid. Billy the Kid, tak zwany. Bierzemy go. Po lewej stronie mamy Daga, dwóch Larych Endabrik, dwie małpy. Niesamowite więzienie, tu będzie przerąbane. Od razu wam mówię, że tu będzie przerąbane. Ale miejmy nadzieję, że się uda uciec. Małpa, małpa jak zbierze power cubesy, będzie mnie ganiać. Muszę od razu ofensywkę jakąś robić. Hop. Udało mi się schować. Małpa jest tam. Muszę wskoczyć na trzeciego. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, tak jest, dobrze, dobrze, dobrze. Ale to zrobiłem, biorę, hop. Piąty power cubes, Billy the Kid jest najlepszy. Raz, dwa, trzy, okej. Cztery, hop. Doug? Dobra, wskakuję na plecy. Dojeżdżam go. Raz, dwa, trzy, tak jest. W końcu udało się kolejnym zadymiarzem uciec. Dobra, to było mocne. Czyli Edgar i kot są wolni. Zobaczymy, czy uda się uciec ostatniemu legendarnemu zadymiarzowi. A dokładnie legendarnej zadymiarze, ponieważ jedyną postacią, która strzela z broni, jest Meg. Spójrzcie na to, ona ma taki fajny pistolecik i z niego strzela, więc bierzemy monster truckową Meg i lecimy. Zostawcie dla niej łapeczkę w górę, otuchy. Może uda jej się wygrać, bo bez tego robota ona się do niczego nie nadaje. Dobra, prawie Colt leży. Otwieramy teraz szybko skrzynki. Dobra, mamy to. El Primo tam jest jakiś. Dobra, leży. Jest moja. No dobra. Moi kochani, to ja tego El Primo troszeczkę... Nie, Rico idzie. Nie, nie, 7 Rico. Rico 7, muszę go od razu brać na blisko. Nie trafiłem! Nie wytrzymam! Leży, 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 jest moje, jest moje, jest moje! 8 power cubesów, widzowie, tam jest... To jest do zrobienia. Widzowie, to jest do zrobienia, to jest do ugrania. Gierka trzech zadymiarzy zostało. El Primo, Brock. Aha. Ult. Nie, zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie! Leży, tak jest! 10 power cubesów, Meg! Dobrze, tylko żeby tego Brocka tylko ustrzelić teraz i będzie finito. Gdzie on jest? Dostał. Ja go wezmę na przeczekanie! Prawdopodobnie uda się to wygrać, moi kochani!
No i pięknie. On nie wiedział, ja jestem. Nie ma kompletnie chłop pojęcia. Szuka, szuka. Bawimy się w chowanego z Brokiem. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, jeżeli jesteście nowi widzowie na tym kanale, żeby być na bieżąco z kontencikiem z gry Brawl Stars. No i jazda z nim, do spodu! Tak jest! Let's go! Mac ucieka z tego więzienia. Pięknie. Jest numerem jeden i cieszynka dla was.